tym filmie Jedenastka Wszechczasów, którą jako gość francuskiej telewizji wskazał Robert Lewandowski. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy, pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Tego typu zestawienia są najczęściej ciekawostkami. Często gwiazdy wystawiają w nich swoich najbliższych przyjaciół z boiska. Zdarza się jednak, że dzięki takiej jedenastce dowiadujemy się, jakie piłkarskie charaktery i cechy dany zawodnik ceni najbardziej, na kim wzorował się na początku kariery. Właśnie tak jest w przypadku składu wybranego przez napastnika Bayernu Monachium, Gianluigi Buffon. Na pozycji bramkarza Lewandowski wytypował mistrza świata z 2006 roku i dziewięciokrotnego mistrza Włoch. Buffon od dwóch dekad uznawany jest za topowego golkipera i już teraz można o nim mówić w charakterze legendy. Brakującym w kolekcji trofeum jest Puchar Ligi Mistrzów. Być może ten sezon to ostatnie podejście do tego turnieju. Przez wiele lat związany z Juventusem, zawodnik kończy obecnie karierę, poznając nową ligę w barwach PSG. Vicente Lizarazu. Na lewej obronie piłkarz, myślę, nieco anonimowy dla młodszych kibiców, a bardzo niesłusznie. Nie pierwszy na liście, którego najlepiej opisuje słowo wojownik. Mistrz świata i Europy z reprezentacją Francji, wielokrotny mistrz Niemiec i triumfator Ligi Mistrzów w barwach Bayernu Monachium. Lothar Matthäus. Jednym ze stoperów mianowany został nominalny defensywny pomocnik. Jedna z ikon niemieckiej piłki. Typ walczaka, a nie bajecznego technika, ale też wielka osobowość i lider, tak Bayernu, Interu czy reprezentacji Niemiec. Mistrz świata, Europy, laureat złotej piłki w 1990 roku. Fabio Cannavaro. Drugim środkowym obrońcą w zestawieniu napastnika reprezentacji Polski. Został jeden z najlepszych piłkarzy na tej pozycji, w mniemaniu chyba każdego eksperta. Cannavaro to kolejny piłkarz związany głównie z Juventusem, ale także Realem Madryt. Mistrz świata z 2006 roku, uznany za bohatera Italii na turnieju, w tym samym roku otrzymał złotą piłkę. Lilian Thuram. Na prawej obronie ustawiony został zawodnik, który większość kariery grał jako środkowy defensor, a jedynie okazjonalnie na boku. Jeden z liderów mistrzowskiego zespołu Francji na mundialu w 1998 roku. Po 5 lat spędził w Parmie i Juventusie. Ostatnie 2 lata kariery to rola weterana w Barcelonie. Na reprezentacyjnym liczniku 140 spotkań. Ronaldinho. W pomocy zaczyna się magia. Tutaj Lewandowski wskazał na jednego z najlepszych driblerów w historii dyscypliny. Zawodnika, który jak nikt bawił się grą i czarował tak swoich fanów, jak i przeciwnika. Pamiętna owacja, jaką w barwach Barcelony otrzymał od widowni na stadionie Realu. Mistrz świata, zdobywca złotej piłki. Wielka szkoda, że bardzo wcześnie rozmienił swoją karierę na drobne, imprezowym stylem życia. Zinedine Zidane. Partnerem Brazylijczyka w środku pomocy, równie uzdolniony technicznie lider Juventusu i Realu Madryt, a także reprezentacji Francji. Mistrz świata, zdobywca złotej piłki, triumfator Ligi Mistrzów. W reprezentacji trójkolorowych 31 bramek w 108 występach. Wielkie sukcesy jako trener, 3 sezony za Starami Królewskich, to 3 puchary Champions League. Bardzo ciekawe, kogo obejmie w następnej kolejności. Franck Ribéry. Po lewej stronie boiska aktualny partner Lewandowskiego zespołu klubowego Franck Ribéry. Od 12 lat związany z bawarskim zespołem. Niestety już chyba u schyłku kariery. Wcześniej gwiazda Marsylii. Kilka lat temu bardzo bliski złotej piłki. Do tej pory wielu uważa, że został z niej obrabowany. David Beckham. Przy prawej linii boiska ustawiony mistrz długich podań i stałych fragmentów. Legenda Manchester United i mniej niż można by się spodziewać Realu Madryt. Zdecydowanie więcej sukcesów odnosił w Anglii, łącznie ze złotą piłką za rok 1999. Ronaldo Nazario. Na szpicy El Fenomeno. Jeden z najwybitniejszych napastników w historii dyscypliny. Czołowy strzelec mistrzostw świata. Kto wie, ile osiągnąłby, gdyby nie nękającego kontuzję. Kariera klubowa to przede wszystkim Barcelona, Inter, Real i Milan. Dwukrotny zdobywca złotej piłki, dwukrotny mistrz świata. Czy trzeba mówić coś jeszcze? Thierry Henry. Jedenastkę uzupełnia kolejna legenda reprezentacji Francji, jeden z symboli Arsenalu, choć największe sukcesy odnosił pod koniec kariery w barwach Barcelony. Również mistrz świata i Europy, triumfator Ligi Mistrzów, wielokrotny piłkarz roku we Francji i Anglii. Widać od razu, że idolami Lewandowskiego są przede wszystkim wielcy na przełomie wieku i gwiazdy kolejnej dekady. Bardzo ceni zawodników zadziornych, nieustępliwych, ale także geniuszy obdarzonych, jak to się ładnie mówi, Bożą Iskrą. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej jedenastce. Miałaby one szansę na jakimś poważnym turnieju? Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.